Mateusz Gamrot, dla MMA Rocks na obozie w Wałczu. Cześć, Gamer. Siemano. No już minęło trochę czasu od twojej walki z Andre Winnerem, jedno z najlepszych i najbardziej wartościowych zwycięstw w tym roku, w polskim MMA w ogóle. A w twojej karierze ogromny krok naprzód. To powiedz, jak już to przetrawiłeś i jak wyglądało świętowanie? Świętowanie no dość na spokojnie w sumie. Jeżeli chodzi o alkoholizowanie się, ale odpuściłem sobie w sumie treningi, mocno poszedłem w jedzenie, czego w sumie, kurde, poszło mi trochę ten efekt jojo, tak mi odbił. A poza tym całkiem dobrze. Przemyślałem tą walkę na spokojnie, oglądałem ją i wyciągnąłem wnioski. Sporo osób mówiło, że walka była nudna. Ty jesteś w ogóle zadowolony z tego? No bo efekt końcowy jest taki, że wygrałeś z bardzo doświadczonym zawodnikiem. Tak, efekt jest, że jest wygrana na moją korzyść, ale zadowolony w ogóle nie jestem ze swojej walki. W sumie na dobrą sprawę nic nie pokazałem, zachowałem się dość pasywnie, byleby wygrać tą walkę, ale z drugiej strony jestem sportowcem i dążę do wygrywania, jak to kiedyś George powiedział. Ważne, żeby wygrać w brzydki sposób, niż w ładny sposób przegrać. Ale przyjdę na ładne wygrania, przyjdzie jeszcze pora. Mówisz, że tutaj pofolgowałeś się z jedzeniem, dopadł cię efekt jojo, ale nie wyglądasz na jakiegoś takiego zmasowanego strasznie. To powiedz, czy już za sobą masz część redukcji, czy jakoś za bardzo nie poszło jednak w ciebie? Nie, już część redukcji mam sporą za mną. Przez pewien okres śmiali się ze mnie w klubie, że wyglądam jak chomik, strasznie gruby. No już samemu mi to przeszkadzała ta moja waga i postanowiłem już właśnie wrócić do normalnej. No jeszcze nie udało mi się w sumie wszystkiego zlikwidować, ale jestem na dobrej drodze. No tutaj powoli będziesz wchodził na coraz wyższe obroty. Jakie plany na 2014 rok? Jest gala KSW w marcu, masz jakieś przecieki, czy prawdopodobnie w marcu masz jakieś przecieki, że tam wystąpisz? Znaczy jeszcze nie ma końca na ten rok, bo w grudniu jeszcze będę walczył w grapplingu. W grudniu będę walczył, a na następny rok jeszcze nie mam planów i nie mam żadnych przecieków na marzec, choć nie ukrywam, że chciałbym zawalczyć w marcu. A jeśli KSW powie ci, że nie ma dla ciebie walki ani na tym, znaczy, że ma dopiero na przykład dla KSW 27 by to było, to chciałbyś spróbować swoich sił gdzieś za granicą, no bo po wygranej nad Winnerem, no to pewnie twoje nazwisko gdzieś tam się odbiło echem, przynajmniej w Europie, o ile nie na świecie. Tak, jeżeli nie dostałbym szansy na marzec, to właśnie w tych okolicach chciałbym gdzieś koniec lutego, cały marzec gdzieś chciałbym właśnie zawalczyć za granicą. Najchętniej w Cage Warriors. A powiedziałeś, że będziesz walczył w grudniu w grapplingu z Kamilem Mitowskim, też utytułowanym grapplerem, zapaśnikiem z Koszalina. Będzie to na Ragnaroku. No to powiedz coś o tej walce, w jakiej to będzie w ogóle kategorii wagowej i na jakich zasadach, bo to nie do końca będzie taki grappling na punkty. Tak, to nie właśnie. To będzie w kategorii do 77 kg i to będzie na zasadach Metamoris bodajże, że w sumie nie liczą się punkty za sprowadzenia, nie liczą się punkty za pozycję, liczy się odklepanie przeciwnika. I są dozwolone przepisy, tak jak na ADCC, że skrętówki na nogi. Runda trwa 10 minut, jeżeli nie dojdzie do rozstrzygnięcia, czyli nikt nikogo nie odklepie, wtedy jest werdykt remisowy. No to dwóch zapaśników jak się spotka, to możecie przez 10 minut walczyć w zwarciu. No właśnie, może tak być, aczkolwiek może być też zaskoczenie dla publiczności, od razu pójdziemy w kocioł parterowy. Siądź na tyłek od razu, to trener się ucieszy. Nie, broń Boże. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki ci bardzo za wywiad i poświęcony czas. Powodzenia w grudniu w walce i jakbyś chciał jeszcze na koniec kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to chwila dla ciebie. Bardzo chciałem podziękować mojemu trenerowi, mojemu menadżerowi, całemu klubowi Anko Zapasy. Bardzo chciałem podziękować sponsorom, przede wszystkim Autokatalizatory, firmie Fitmax, firmie Pitbull i całej reszcie. Dzięki wielkie.